Tak jak pani wspomniała, pracowała pani w TVP przez 30 lat. Podejrzewam, że był to pani drugi dom, ale niedawno... Czasem był pierwszy. Ale niedawno szefowie Telewizji Polskiej pożegnali się z panią. Czy było trudno pożegnać się z miejscem pracy? Myślę, że było trudno, dlatego że to jest 30 lat mojego życia. Poza tym było przykro, że w taki sposób, bo można to było zrobić bardziej elegancko, bo to nie ma problemu. Ja rozumiem, że do czegoś mogę nie pasować, że można mieć inny pomysł na program, że nie wiem, no już pań po 50 się nie chce w tych programach mieć. Ja to rozumiem. Natomiast forma powinna być po prostu fajniejsza. No a tak było mało miło. Natomiast powiem szczerze, jak się okazuje, że człowiek się z tym pogodzi, nie uważa, że mu się świat zawalił, to się nagle drzwi otwierają, bo mnie się otworzyły. I teraz program w Telewizji Polsat. Czy czuje pani tremę? Czuję taką ogromną odpowiedzialność za to, żeby to był dobry program, żeby nam wyszło, żeby się udało, żeby wszystko było dobrze. Bardzo ciężko pracujemy. Powiem szczerze, że nie sądziłam, że w moim wieku będę jeszcze tak ciężko pracować. Zaczynam dzień o 6-7 rano, jadę na budowę, tam kręcimy kolejne ujęcia, potem jadę, to jest poniedziałek, wtorek, w środę jadę z moimi uczestnikami programu na różne inne niespodzianki, przyjemności. Czwartek to jest jedyny mój wolny dzień, potem piątek, sobota i niedziela pracujemy, także powiem szczerze, dużo, ale wielka satysfakcja i mam nadzieję, że będzie efekt widoczny na ekranie.